Bardzo się cieszę, że moja misja jako pełniącego obowiązki rektora dobiegła końca i że wreszcie po tych 3 miesiącach Uniwersytet Wrocławski, nasza społeczność ma rektora, który ma pełny mandat społeczny i może podejmować wszystkie niezbędne decyzje. Życzę rektorowi Olkiewiczowi, który jest zresztą moim dobrym kolegą, sąsiadem z Instytutu, pracujemy w sąsiednich pokojach. Życzę mu dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby działał w taki sposób, żeby łączyć naszą społeczność uczelnianą. Czy to mu się na pewno uda, bo jest taką osobą właśnie łagodną, koncyliacyjną, która umie prowadzić dialog. Nasza uczelnia stoi przed wielkimi wyzwaniami i te 2 lata dokończenia kadencji do roku 2024 na pewno to będą lata trudne. Życzę mu, żeby działał w taki sposób, żeby zachował pewne elementy, najważniejsze elementy takich zmian projakościowych. Chciałbym wyrazić takie swoje przekonanie, znając rektora Olkiewicza jako kolegę, jako bardzo dobrego naukowca, że potrafi taki program projakościowy autorski, na pewno inny niż to, co było dotychczas, że potrafi taki program realizować. Szanowni Państwo, obejmuję urząd rektora w trudnym momencie spowodowanym decyzją ministra o wygaśnięciu mandatu poprzedniego rektora. Część pracowników jest zbulwersowana faktem, decyzją o dokonaniu zmiany w połowie kadencji. Znacząca część pracowników wiąże duże nadzieje i oczekiwanie z wyborem nowego rektora. Mogę Państwa zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi nasza uczelnia.